Wiem, w końcu wydaje mi się, że wiem, dlaczego kiedyś Scrum Masterzy byli uważani za zbawienie zespołu, a teraz uważani są za. Z Zupełnym przypadkiem wpadłem ostatnio na pewną metrykę, która na pewno pomoże każdemu Scrum Masterowi Jagell w samoocenie, a jednocześnie tłumaczy albo próbuje wytłumaczyć, dlaczego postrzeganie tych dwóch ról tak się zmieniło na przestrzeni lat. No bo. Cofnijmy się 10 lat wstecz, jakbyśmy się mogli cofnąć do przodu, no ale cofnijmy się wstecz te 10 lat. Dla tych, którym wydaje się, że czas płynie wolno, chciałbym przypomnieć, że 10 lat temu mieliśmy rok 2014 i rynek scrum masterów, product ownerów, nie był tak rozwinięty jak dzisiaj. To nie były popularne role. Bardzo często to nie były stanowiska, to były właśnie role, które. Były przypisywane bądź obejmowane przez osoby, które już były w jakichś zespołach i po prostu nadawały się albo same, same chciały w jakiś sposób się realizować i dążyły do tego, żeby pełnić właśnie taką rolę, funkcję product owner'a bądź scrum master. W tamtych czasach wydaje mi się, a przynajmniej ja mam takie wspomnienia i takie postrzeganie, że większość osób i większość zespołów cieszyła się, kiedy ktoś im pomagał. To znaczy, jeżeli pojawiał się scrum master, który faktycznie część. Wrednych obowiązków przejmowała na siebie, a potem doprowadzą do tego, że te wredne niepotrzebne nikomu obowiązki znikały. Bo zmieniały się procesy, bo zmieniały się zasady naszej pracy. To te zespoły się cieszyły. Tak samo te zespoły cieszyły się, jeżeli ktoś zajął się usprawnianiem sposobu pracy, coś do czego zwykle nie mamy głowy. Bo jeżeli jesteśmy umoczeni w jakiś proces, jeżeli jesteśmy trybem w jakiejś maszynie, to bardzo często nie widzimy, jak ta maszyna działa z boku. Scrum Master, przychodząc, patrząc na to z boku, bardzo często miał takie pytania, ej, ale dlaczego robimy to w ten sposób, może możemy to robić prościej. I faktycznie bardzo często mogliśmy to robić prościej. Więc to były usprawnienia do procesów, to było odciążenie zespołu od y, zdjęcia z ich barków tych rzeczy, które może nie do końca były bardzo ważne, ale organizacyjnie były wymagane, bądź projektowo i dzięki temu zespół mógł się skupić na pracy. To takie zawsze było moje postrzeganie Scrum Mastera. Scrum Master to jest osoba, która pozwala i w ogóle Scrum jest takim podejściem, które pozwala zespołowi skupić się na pracy. To, był, to jest cel Scruma, to jest też cel Scrum Mastera. Teraz wygląda to troszeczkę inaczej. Teraz bardzo często Scrum Master jest postrzegany jako osoba, która dorzuca pracę, no bo nie dość, że musimy pracować, to jeszcze musimy się spotykać na jakimś daily, a jak już Spotykamy na tym daily, się okazuje, że nie mamy zasadniczo nic do powiedzenia sobie, bo nie jesteśmy zespołem. To ten Scrum Master jeszcze się czepia, że czemu nie, nie przeprowadzamy tego daily w taki, a nie w inny sposób. Bardzo często, i tu wracamy do, do punktu wyjścia, czyli tematu dzisiejszego filmu, czyli tej metryki dla Scrum Mastera, bardzo często Scrum Master tworzy więcej problemów niż rozwiązuje. Nie mówię, że to się dzieje. Specjalnie, że ktoś przychodzi z nastawieniem, haha, ja wam tutaj dorzucę i będziemy dzięki temu mieli problemy, które możemy rozwiązywać, i wszystko będzie super fajnie i pięknie, ja będę miał dużo pracy, a będzie można pokazać, że cały czas usprawniamy nasz proces i nasz sposób pracy. Nie, to jest oczywiście robione w dobrej wierze. Ta proporcja pomiędzy tworzonymi a rozwiązywanymi problemami to jest w mojej głowie ta metryka, która powinna pokazać, czy Scrum Master się przydaje zespołowi czy nie. Oczywiście to jest duże uproszczenie jak wszystkie metryki, ale wydaje mi się, że jest to coś, co pomoże nam i zrozumieć niechęć do Scrum Masterów w niektórych zespołach i też zrozumieć rolę Scrum Mastera jako taką e, lepiej. Bardzo często mamy do czynienia z organizacjami, które absolutnie nie pracują w sposób zwinny, ale chciałyby być na czasie, w związku z czym zatrudniają Scrum Masterów i wydają polecenie zespołom, żeby pracowały w Scrumie. Taki Scrum Master, jeżeli nie jest doświadczony albo nie spotkał się wcześniej z tym, albo nie pracował wcześniej z prawdziwymi takimi zespołami skramowymi, o których mówiliśmy na, na tym kanale jakiś czas temu, to będzie starał się wdrożyć Scrum, co jest w sumie zgodne z duchem e, Scrum Guide'a i w ogóle z tym, czym Scrum Master powinien się zajmować. Natomiast jeżeli środowisko i sam zespół nie jest skramowy, to wdrażanie Scruma takiego, jakim jest opisane w Scrum guide'ie, będzie problematyczne i będzie tworzyło wiele różnych problemów w zespole, który już jakieś problemy ma. No, tak czy inaczej każdy zespół ma jakieś problemy, nie ma miejsc idealnych, nie ma zespołów idealnych. No i tu mamy pewien problem, bo mamy zespół, który ma problemy i mamy Scrum Mastera, który przychodzi i mówi to powinniśmy robić tak, to powinniśmy robić inaczej, to jest niezgodne ze Scrumem, a to tak się w Scrumie robi, a i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest dokładanie pracy temu zespołowi. I teraz, jeżeli na horyzoncie widzimy faktycznie działanie w zgodnie ze Scrumem, organizacja przechodzi jakąś transformację, przechodzimy z tego sposobu projektowego pracy na bardziej produktowy, faktycznie tworzymy zespoły produktowe, to super, to idźmy w tę stronę. Ale jeżeli ewidentnie to jest na przykład jakiś software house, który trzaska projekty, albo jakiś dział wewnętrzny, który musi rozliczyć każdą godzinę, bo robi projekty wewnętrzne, nie do końca ten Scrumowy sposób pracy tam chwyci. Może to jest praca na lata. Może zajmie nam to strasznie dużo czasu, żeby to się zmieniło. A może ta organizacja nie zmieni się nigdy. Czy to znaczy, że jako Scrum Master jesteśmy niepotrzebni? No nie. Wracajmy do początku tego filmu. Przewińmy taśmę do tyłu i przypomnijmy sobie o właśnie tej metryce. Liczba rozwiązanych problemów do liczby stworzonych problemów. Jeżeli jako Scrum Master, taka moja sugestia, z którą. Bardzo proszę, żebyście nawiązali polemikę w komentarzach. Moja sugestia jest taka: że, jeśli trafiamy jako Scrum Master do jakiegoś zespołu, jakiegokolwiek, to oczywiście zawsze powinniśmy się zorientować, jak to wygląda, dlaczego pracujemy w taki, a nie w inny sposób i jakie mamy problemy. I rolą Scrum Mastera, w szczególności w tym nieskramowym środowisku, powinno być rozwiązywanie tych problemów. Ten zespół na pewno wykonuje jakieś zbędne rzeczy procesowe, które być może jako Scrum Master możemy przejąć. Być może proces wytwórczy. Pipeline, cokolwiek jest zrobione niezgodnie ze sztuką, albo można by to zrobić lepiej, albo z powodu jakiejś zaszłości jest zrobione tak czy inaczej. Spróbujmy to zmienić, pomóc. Taki scramaster, który weźmie na siebie część zbędnych obowiązków, dzięki czemu ludzie w zespole będą mogli skupić się na pracy. Taki scramaster, który postara się zniwelować, obejść albo zlikwidować te. Zbędne elementy naszego procesu wytwórczego, zbędne kroki naszego procesu wytwórczego, będzie dla zespołu zbawieniem? Może nie do końca, ale na pewno będzie pomocą dla zespołu. Więc taki jest mój pomysł na metrykę, dla Scrum Mastera, na samoocenę: zrobić sobie listę problemów w zespole zespołowych, procesowych, organizacyjnych, które udało nam się rozwiązać, dzięki którym Osoby w zespole mają lżej. Do tej listy możemy też dorzucić wszystkie te obowiązki, które wzięliśmy z zespołu na siebie. Na przykład tworzenie jakichś raportów godzinowych i tak dalej, i tak dalej, podsumowania tygodnia, cokolwiek. Jasne, to nie jest praca Scrum Mastera, ale jeżeli zaczynamy pracę w zespole, to fajnie by było zacząć od tego, że im pomagamy. Więc te rzeczy, które widzimy, że są zbędne i prawdopodobnie do zlikwidowania, równie dobrze możemy wziąć na siebie, pomóc zespołowi, a jednocześnie łatwiej nam będzie. I je później na przykład zautomatyzować bądź zlikwidować. Z drugiej strony, zróbmy sobie listę rzeczy, które zawracają głowę zespołowi przez nas. Czyli takie rzeczy, z którymi niestety dokładamy do pieca, dokładamy do, do obowiązków zespołu, takie problemy, które my wnosimy. To będą na przykład jakieś spotkania typu retro. Po których nic się nie dzieje i zespół nie chce na nie chodzić, cały czas mówi, że one są bez sensu i nie ma zamiaru, albo sam z siebie nigdy by ich nie robił, a my do nich, my ich trochę do tego zmuszamy. No to, to może nie ma to sensu, może nie jest to warte tego, może nie powinniśmy jeszcze tego robić, jeżeli najpierw nie zaczniemy rozwiązywać problemów zespołu. Może to ciśnięcie na podręcznikowego skrama w tym konkretnym przypadku nie ma sensu, może. Powinniśmy jednak jako Scrum Masterzy, jako coachowie więcej rozwiązywać rzeczywistych problemów zespołu, a mniej wymyślać tego, jak to powinno wyglądać idealnie w idealnym zespole, bo idealny zespół nie istnieje jeszcze, ale możemy spróbować go stworzyć. Jeżeli interesuje Cię ten temat, to jest ostatnia szansa, żeby załapać się na Scrum Summit za dwa dni w środę, 15 maja w Warszawie będę występował na Scrum Summit. Właśnie i między innymi o tym, czy warto mieć Scrum Mastera w zespole, czy brak Scrum Mastera jest lepszy od złego Scrum Mastera, będę opowiadał. Zapraszam.